72 lata temu zmarła siostra Faustyna Kowalska, która przekazała światu orędzie Bożego Miłosierdzia. W krakowskim sanktuarium w Łagiewnikach jej rocznicę śmierci poprzedzają liczne wydarzenia, które mają przybliżyć postać świętej. W sobotnie popołudnie, 2 października, w auli Jana Pawła II odbyło się jedno z takich spotkań. Była to prezentacja nowego albumu zatytułowanego Ufam śladami siostry Faustyny. Książka ta to bogato ilustrowany przewodnik po życiu świętej apostołki Miłosierdzia Bożego. W spotkaniu uczestniczyli autorzy tej publikacji, redaktor Grzegorz Górny i fotograf Janusz Rosikoń, a także siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, której wiedza i doświadczenie były wielką pomocą przy powstawaniu tej książki. Spotkanie poprowadził znany publicysta i dziennikarz Jan Pospieszalski. Na sali wśród gości obecny był także kustosz łagiewnickiego sanktuarium ksiądz biskup Jan Zając. Dzisiejsze spotkanie z tak znakomitymi gośćmi, jak właśnie pan Jan Pospieszalski, pan Grzegorz Górny, pan Janusz Rosikoń, skłoniło mnie do takiej refleksji nad niezwykle bogatą panoramą ludzi, których inspiruje, angażuje, porusza życie i misja siostry Faustyny, orędzie o Bożym Miłosierdziu, które przekazała światu. Dla autorów prace nad książką były swoistą podróżą w początki XX wieku. Przez 9 miesięcy badali i dokumentowali życie siostry Faustyny, czym dzielili się na spotkaniu. Postanowiliśmy ruszyć jej śladami i w tej książce chcieliśmy pokazać klamkę, którą dotykała, podłogę, którą szorowała, piwnicę, w której pracowała, obierając kartofle czy marchew, czy ogród, w którym pracowała, pomagała. Siostra Faustyna tuż przed śmiercią powiedziała, że właściwie dopiero po jej śmierci objawi się jej właściwe takie działanie, że dopiero wtedy zaczną wychodzić te owoce jej misji właściwe. I rzeczywiście jest takie życie po życiu siostry Faustyny, które zajmuje tutaj no, prawie połowę objętości tej książki. Autorzy i prowadzący mówili także o wydarzeniach ze swojego życia, podczas których doświadczyli Bożego Miłosierdzia. Myśmy wyciągnęli z kieszeni różańce i zaczęliśmy wspólnie odmawiać korowie do Bożego Miłosierdzia. I z każdym dla jego bolesnej męki, z każdym paciorkiem, to jakby tak po drabince sznurowej wyciągaliśmy się z tego bagna rozpaczy, niepewności, strachu. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli porozmawiać z autorami, a także otrzymać pamiątkowe wpisy do albumów. Warto też dodać, że album ten przez bogactwo tekstów i unikalność zdjęć stanowi wyjątkową pozycję wśród dzieł traktujących o życiu siostry Faustyny i jej orędziu Bożego Miłosierdzia.